Słuchajcie, patrzcie, co oni tutaj wyrzucili. Co to jest za niezidentyfikowana maszyna, słuchajcie. Kurde, ja się nie wiem, to jest jakiś garnek, co to w ogóle jest? Gdzie to ma jakieś zasilanie? Tu coś się... To jest chyba... Ale gdzie jest jakiś, kurde, kabel? A tutaj się, patrzcie, podpina. Kurde, trzeba otworzyć. A to się tak... Ulala. Słuchajcie, to jest chyba do jakiegoś ryżu. Albo do czegoś takiego. Co wy myślicie? Nie wiem, to, patrzcie, niemiecka firma. To mogą nie być... To mogą nie być tanie z rzeczy, słuchajcie. Ale no kurde... Grażyna, znowu żeś kurde tak zajechała sprzęt, że ja ci się nie dziwię, no. Ja powiem wam, kiedy ona się nauczy doszorować te kurde rzeczy. Najlepiej wyrzucić na śmietnik, no. Powiem wam, ona mi się nie podoba z tym, jak tak dalej pójdzie, to ja będę musiał chyba do niej tu zapukać i się zapytać, co ona odstawia, no bo słuchajcie, ja rozumiem wszystko, ale nie takie numery, że ona doszorować nie może czegoś i ona wyrzuca. Tu sport jakiś czajna, słuchajcie. Super Dry, o ja pierniczę, Super Dry to jest zacna marka. Kurczę, ja to odkładam. No ale widzę, że tutaj z proszkiem to tak było. Ciekawe jaka metka, bo coś powiem wam na tej dzielnicy. To tutaj tak dosyć to Made in China, a Super Dry to jest raczej chyba japońska. Nie wiem, dajcie znaka, czy to oryginalne te spodnie, no ale zajazd jest ostry. Ostry jest zajazd. Nie mówię, że nie. Tu jakiś bluzak jeszcze. Co to, patrzcie, nie. Bagieta. Ja pierniczę, nie wiem. Z Grexa chyba. No, z Grexa, to jest, wiecie, tutaj te kanapki robią w Grexie. No chyba rzucił robotę. Hajs był słaby. No to kurde się nie dziwię, nie? To też jakieś bez szału ta kamizelka. No nie. Powiem wam, no nie jest wesoło, nie jest wesoło. Tam co tam jest? Nie ma nic ciekawego. Zabiorę te spodnie. No ale to słuchajcie, no patrzcie. Może uprać i ten, jak to oryginalne, to może i kto kupi, nie? Za grosze, bo ja tam, wiecie, ja tam jakieś pieniądza nie chcę na tym zarobić. U mnie to chodzi o to, żeby, wiecie, ktoś łyknął, no i żeby to jeszcze miało jakieś swoje drugie życie, nie? O to mi chodzi. A to tak, kurde, wieczorową porą, to ciężko oszacować, czy to nie jest jakiś zajechany. Nic tutaj nie ma. O, tam coś jest. Oni chyba wymienili coś tam. Tu jakiś king. Zapalniczki. Nic tutaj nie ma. To jest grubsza. Z grubsza i z szersza. Same jakieś pampersy. Dajcie znaka, czy się sfrajerowałem. Dajcie znak w komentarzach, czy dałem ciała i nie wziąłem tego gara. Jeżeli on jest drogi, to będę miał czkawkę jutro cały dzień. Wygląda no dobrze, no ale Grażyna... No słuchajcie, no zobacz, kobita tak wywaliła zajechany garnek. Tak nie można. Wezmę go, schowam. Słuchajcie, schowam go gdzieś tutaj obok. A wydajcie znaka w komentarzach. Czy to jest dobra pozycja, to jutro tu jeszcze po niego... Jakby zapukam, nie? To wezmę. Dobra, te spodnie zabieram. Kurde, nie wiem, czy to... Powiem wam, jak ja to sprzedam za, nie wiem, 5 zł, to zrobię niezły biznes, nie? No, szczury, wy tu siedźcie cicho. Na razie, żeście mnie tutaj nie atakujcie. Dobra, lecę dalej, dupy wam nie truję, nie? Zawijam swój towar. Słuchajcie, ledwo się... Ale żem się tam namordował. Patrzcie, co w tym śmietniku tam znalazłem. Jakieś takie coś. To jest chyba do jakiejś maszynki do golenia, podejrzewam.
Ale najlepsze jest to, coś, słuchajcie, nie wiem co to jest. Patrzcie, jakieś dość dziwne. Nie wiem, czy to jest jakiś wyświetlacz. Tu jest do tego takie coś. Jakiś tak by na palec. O, to się włącza, słuchajcie, patrzcie. Ale to się nie uruchamia. Tu jakiś plus, minus. Tu jest jakaś dziwna taka złączka. Kurczę, strasznie nie wiem, słuchajcie, co to jest. Takie coś, kurde, jest strasznie dziwna rzecz. Tu się jakby palca wkładało. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Strasznie dziwna rzecz. Dobra, ja wam powiem. Jeszcze oblukam tutaj. Ale ja jak gdyby się zaczynam już. Słuchajcie. No ja tutaj kabel ten zawinę, bo się przyda. A ta piła, no po co mi to? Nie no, wezmę tam, włożę. A co tu w tym świetniku? Może coś jest, słuchajcie, nie ma nic. Wezmę to, odłożę. Bo mnie tutaj przeklęło. Ja tego nie wywaliłem, to nie ja, słuchajcie, absolutnie. Kurczę, gdzieś się chyba rozcięłem, coś się stało, ludzie. Muszę po pogotowie zadzwonić. Dobra, kończę, reklamy lecą, a wy czajcie bazę, co się kręci, nie? Słuchajcie, ale towar jest pierwsza klasa, ja nie wiem, jak ja się z tym zabiorę. Chyba po jaką taksówkę muszę przekręcić. No bo towaru jest dzisiaj za dużo, żebym się tak zabrał, wiecie, z buta, nie? Do chałupy jest, kurczę, dosyć daleko. Słuchajcie, kurczę, jak ten temat ogarnąć? Ja pierdziel, chyba muszę sobie jakąś hulajnogę albo wrotki ogarnąć, bo nie widzę jej przyszłości dla siebie. Kurde, a co to jest? Słuchajcie, patrzcie, tu jakaś szczotka. O, jeszcze śmiga, słuchajcie. Tu patrzcie, mamy do tego ten. Jest do tego ładowareczka. Tego nie biorę, ale tą końcówkę, patrzcie, to z Polski jest. Przejściówka zawsze się przyda. Wiadomo, nie? Już mam całą kieszeń zawaloną. Słuchajcie, tymi rzeczami, co się przydadzą. To jakaś konserwa była. Ale weźcie mi, powiedzcie, co to w ogóle jest to? Co to w ogóle jest? Jakiś kręgosłup? Tu się to nadusza. Kurde, co tu jest? Co to w ogóle jest? Tu kawałek odpadło tego kręgosłupa. Kurde, do czego to jest? Powiem wam, nie wiem, jestem tak, kurde, patrzcie, to na pewno tu wchodzi, to do tego kręgosłupa na pewno tu się tu, a bo to się tak, patrzcie, łączy, nie wiem, czy mi się to uda jedną ręką wpiąć, no nie uda mi się to jedną ręką wpiąć, a może, patrzcie, wlazło, nie patrzcie, ja mówię, patrz, a chciałem powiedzieć, patrzcie, to wlazło i to się tak, kurde, łączy i pewnie jakbym to włożył tu, o, słuchajcie, to zrobimy takie... Też to się, patrzcie, złączy. Kurde. Ach. Coś mi temat nie idzie, słuchajcie. Wymienicy... O, wlazło. Zrobiłem takie kółko kręgosłupowe, słuchajcie. Tu jest jakiś ten łącznik. Nie wiem, co to jest. Jest jakiś metalowy. Patrzcie. Kurde, może to jest jakiś na kręgosłup, słuchajcie, żeby... Ten mnie tam plecy bolą, ja nie mówię, że nie, może by mi się, słuchajcie, to przydało, ja sobie gdzieś to może odłożę. Patrzcie, to się tu nadusza. Jezu, jakbyście dali mi znać, co to jest i do czego, kurde, ja bym był happy. Patrzcie, tu mam jeszcze jakąś blachę do pieca, ale ja taki piec mały sprzedałem. Słuchajcie, ja to wezmę sobie gdzieś tu, skitram, bo to jest naprawdę, to mogą być, kurczę, naprawdę, to może być zacna rzecz. Skitram sobie gdzieś tu, żeby mi tu nikt nie znalazł. Słuchajcie, trzeba gdzieś tam przykryć to trochę, słuchajcie, śmieciami. I tak, żeby mi tego nie wyczaił, bo to ludzie to wiecie. A tu patrzcie, jeszcze jakaś porcelana. Co to za porcelana jakaś? Kurde, patrzcie, to taka chyba krupnioska, czy jak to się nazywa? No nie, tu Mark & Spencer. To... Ale słuchajcie... Takie wzorki, kurczę, jakieś takie regionalne. Co wy na to? Weźcie mi powiedzcie, bo tak się wydaje. Ale powiem wam, że się nakręciłem na tych śmietnikach. Ludzie, święty. No towaru jest tyle. O kurczę.
Wreszcie. Ole. Słuchajcie. Jak tu nic nie trafi, jak tylko tutaj kurczę ta makulatura, to może być pomoc. No to jest. Papierzyska są ciężkie. A ja już powiem wam, podpaliłem się. No słuchajcie, jakaś. Wydaje mi się, to mogła być jakaś inteligencja nawet, jak to się mówi, słuchajcie, bo to widać takie te książki, to takie, wiecie, nie w ciebie bite, to nie jakieś głupie ludzie. U mnie to takich świetniku rzeczy by się nie znalazło na pewno. Ale tu widzę, że no, kurde, tutaj lipy nie było. Słuchajcie, patrzcie, jakie tu zainteresowania były. Co to jest jeszcze jakiś ten? No naprawdę tu tęgi łeb jakiś powiem wam chyba mieszka. Przelewki, kurde. Ale myślałem, że tam jakiś będzie zacny towar. A nie tylko papierzyska, słuchajcie. Słabo. Tam nie będę narzekał, bo dzisiaj jest nawet nieźle. Dobra, lecę na ostatnią miejscówkę. Słuchajcie, dzięki, że wy mi towarzyszycie. Patrzcie, tu są takie te, jakby ktoś miał zepsute te zamki, nie? To można sobie tutaj na części zawinąć. Dobra, lecimy. Kurde, słuchajcie, patrzcie, jaki ten. Jaka ta sowka fajna, co? Ze skóry, słuchajcie. Kurde, nie jest. Nawet nie mówcie, bo nie jest w ogóle z tyrana. No troszkę jest, wiecie, wziąć szmatę, jakąś gąbkę, przeczyścić, ale powiem wam, no kurde, ja pierdzielę, no dawno takiej fajnej pozycji to ja, kurde, nie widziałem. Jak to się w ogóle teguje? Patrzcie, ja wam zaraz ją poskładam, bo ja widzę, że tu ludki nie ogarniały tematu, bo to jak jest tak, patrzcie, to była tak, o, coś, zaraz ją tutaj ogarniemy, no, elegancja. Słuchajcie, patrzcie, taka mała dwójeczka albo jedynka. To nie patrzcie na to, bo to jest, kurde, to jest tylko takie, wiecie, brudne. Ale zerknijcie na to, słuchajcie, patrzcie, ściągane są poduchy. Skóra taka fajna, vintage. Ja nie wiem, jak mi ktoś w komentarzach powie, że ta, kurde, sofa jest badziewna, to chyba go normalnie piorun trzaśnie. Słuchajcie, nie ma mowy, no sofa jest zacna. Słuchajcie, ja ją tutaj wezmę ręką, zważę i nie jest ciężka. Kurde, ja nie wiem, naprawdę ta sofa, słuchajcie, aż mi ciśnienie walnęło do góry, zaraz tabletkę wezmę. Nie wiem, kurde, ja bym ją wziął, ale nie wiem, czy mnie do autobusu z nią wpuszczą, z tą sofą. Jak myślicie? No kurde, sofa jest, słuchajcie, pozycja. Ja pierdziel, ale żem się znowu, słuchajcie, podpalił, no tu lekko osrana, no ale... Słuchajcie, no nie jest zniszczona, żeby mi nie była gadka jakaś. Ja pierdzielę, ale fajna pozycja. Powiem wam, ja już dupę swoją na niej widzę, zdecydowanie. Kurde, jakiś fajny ten filmik, coś teges. Na tej sofie, słuchajcie, jakiś drineczek, stolik, teges. Normalnie ją widzę. Ja pierdzielę, nie wiem. Jutro wbijam z nią, nie wiem. Wbijam na autobus z nią, nie ma opcji nawet. No tak, żebym się, kurde, podpalił na tą sofę. Słuchajcie, że nie popuszczę. Mam nadzieję, że do rana mi nikt nie zwinie. Wezmę, napiszę jakąś kartkę tutaj. Słuchajcie, zarezerwowana. Wara od niej, żeby mi tu jakieś tam, wiecie, jakieś tej ciemniejszej maści ludzie tutaj się nie zeszli i nie zawinęli. Nie, ale no sofa jest, kurde. Nie, no, nie, ja nie będę mógł zasnąć dzisiaj, słuchajcie, przez tą sofę. No i pozycja jest gruba. Ja pierdzielę.